jest na Maderze właśnie kilka miejsc, gdzie przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków świata i skaczą. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Od ostatniego vloga minęło chyba 6 dni i dziś trochę opowiem, dlaczego minęło 6 dni i czemu nie robiłem go wcześniej, oraz też troszeczkę popowiadam o tym, jak mi się żyje z chorobą i z czym mam największe problemy. Nie będzie super wesoły odcinek, ale mam nadzieję, że będzie pomocny dla części osób. Po ostatnim odcinku vloga praktycznie 4 dni przeleżałem w łóżku. Tak normalnie wstawałem i leżałem i nie mogłem się ruszyć, tak jakby ręka mnie przyciskała, siedziałem sobie, gdzieś tam komputer był odpalony, coś pograłem, coś poglądałem i tak mijały dni. W niedzielę udało mi się wybrać ze znajomymi na ocean, ale potem znowu przeleżałem resztę dnia. Dietę też przerwałem, nie było też sportu i innych rzeczy. I nie dlatego, że nie chciałem, bo bardzo chcę, tylko po prostu nie mogłem i tak mi mijały dni. Ale dzisiaj jest lepiej, bo dzisiaj wstałem, umyłem się, ogoliłem, kawusia i lec na siłownię. Przyjąłem założenie, że po prostu nie będę tutaj próbował nic na siłę. Jeżeli po prostu mam dzień, że czuję się lepiej, to ruszam i działam. Jak mam gorszy dzień, to mam gorszy dzień. Nic nie zrobię. No, nie mogę na siłę niestety, bo próbowałem już wiele razy na siłę stawać i coś robić, ale tak nie działa. I ruszam za chwilę na siłownię, trochę się poruszać. Zobaczymy, co z tego będzie. Z rana zauważyłem, że do brzegu Madery zawitał ciekawy statek, więc przyjechałem, żeby wam go pokazać. Zobaczcie, jakie cudo. Dobra, więc przenieśmy się do domu i pokażę, jak spędzam normalne dni, kiedy nie robię vloga, przez ostatnie dni. To nie będzie zbyt skomplikowane, ale zapraszam. I dzień dobry. Więc większość swojego czasu spędzam tutaj. To jest takie moje legowisko. Czasami też siedzę na ziemi. Tu, całymi dniami. Chyba, że spędzam ten czas tutaj. Tak. I to tyle. Ale Mireczku, czy bierzesz prysznic? Nie zawsze. Czy się przebierasz? Rzadko. Więc tak jak sobie wstaję z rana, tak leżę. Co nie jest wygodne, bo tak jak ostatnio robiłem nawet te wideo a propos swoich, powiedzmy, celów na ten rok. Więc jednym z tych celów powiedziałem, że było, żeby z rodziną pojechać do Chorwacji we wrześniu. Ale ostatnimi dniami pojawił mi się drugi cel, który jest banalnie prosty dla większości osób. Chciałbym wstawać z rana, trzymać się swojego kawałku sportu, swojego takiego rytmu, potem pracować przez kilka godzin i potem spędzać jakkolwiek wieczór, najlepiej gdzieś na łonie natury. Tego bym chciała, to, że jest ta piękna Madera, która tutaj zagląda do nas przez okno, nie sprawia, że pomaga w czymś, żeby było lepiej. To, że założę sobie fajny ciuszek, nie sprawia, że też jest lepiej. Ale takie dni jak dzisiaj są super, bo sam poranek, to, że się udało pojechać, zrobić, daje mi więcej energii, już i głowa zaczyna inaczej pracować. Ale o tym za chwilę, bo teraz jadę zabieść córkę i może spędzić troszkę czasu z żoną, bo córka jedzie na noc do koleżanki, która mieszka na Maderze, więc musimy ją zabieść, a jutro odebrać, więc zapraszam, krótka podróż z Mireczkiem. Właśnie odstawiliśmy córkę do koleżanki i właśnie dotarliśmy do miejscowości Ponta do Sol, gdzie zrobimy sobie krótki spacer, bo też fajne miejsce. I porozmawiamy też o tym, co się teraz dzieje w mojej głowie, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, żeby dać obraz innym. Ale to za chwilę, na początku pokażę fajne miejsce. Dobra, jest tutaj taki pomost, o ten tutaj. Tu jest chyba z 18 metrów w dół i ludzie stąd skaczą do wody, na kota, czyli dead diving. Ostatnio zafascynowałem się dead divingiem, o tu przykład. Jest na Maderze właśnie kilka miejsc, gdzie przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków świata i skaczą do wody, między innymi stąd, tutaj. Więc są dwie różne rzeczy, które właśnie chcę tu bardzo mocno wyjaśnić. Po pierwsze, to jak w sierpniu mi się popsuło mocno moje zdrowie psychiczne i potem wrzesień, październik. I co to jest teraz, bo
tamte powody to jest jedno, a teraz to, co się teraz dzieje, to jest... Szukam dobrego słowa, żeby to pisać, ale chyba najlepiej pasuje bezradność. I o co chodzi? Weźmy za przykład dwa tematy. Edwards i Burnejkopolis. Edwards rozwijało się bardzo fajnie i początek roku tamtego był trudny, ale pół roku ciężkiej pracy i mojego, i zespołu sprawiło, że szliśmy w dobrym kierunku. Dążył do nas dyrektor sprzedaży, który miał być wspólnikiem, zatrudnił zespół sprzedaży, który świetnie działał. Rozwijaliśmy zespół Customer Success. Szukaliśmy osoby do marketingu, dołączyła nas Magda Ostrowska, która miała być CEO. Ja miałem być takim showmanem i osobą, która buduje produkty, czasami działa z klientami. Ruszaliśmy z naprawdę genialnymi projektami. Plan nasze sprzedażowe na koniec roku 2023 był olbrzymie. Co miało być dobre dla nas, dla naszych klientów. Zaczęliśmy współpracę z niesamowitymi partnerami, nawet jednym z największych portali o pracę zaczęliśmy rozmawiać a propos jednego projektu i było naprawdę sztos. Ale zaczęło mnie wycinać i po prostu musiałem zespół opuścić z dnia na dzień praktycznie. Miałem takie podrygi, że jakiś webinar zrobiłem czy coś, ale to były takie podrygi. I zostawiłem swój zespół i wiem, jak oni się męczyli wszyscy i zespół troszeczkę się zmniejszył i teraz ciągła jest walka i moja pomoc na pewno taka z dnia na dzień byłaby bardzo pomocna, ale próbuję jak mogę i idzie jak idzie. I to jest strasznie ciężkie. Na zasadzie takie rozdarcie i bezradność, że nic nie mogę teraz zrobić i z jednej strony najlepiej, żebym działał, z drugiej strony najlepiej, żebym sobie zrobił jeszcze pewnie z pół roku przerwy od tego wszystkiego. Taka bezradność. Tak samo Burnejkopolis, czyli mój dom rodzinny na Pomorzu, gdzie zaczęliśmy pracę z architektami krajobrazu. Mieliśmy budować domki, mieliśmy zapraszać ludzi, Rolls Royce, który miał jeździć, i Mirek, i fajne wideo, i content. Wpakowaliśmy setki tysięcy złotych, żeby dojść do tego stanu. Burzenie budynków, odnawianie nowych budynków, krajobraz dookoła i tak dalej. I nagle wszystko się zatrzymało i jestem teraz w takim miejscu, że nie chcę tam wracać. Przyczyn wyżej wymienionych, a z drugiej strony jest to olbrzymi temat, który jest otwarty i zainwestowane pieniądze, zainwestowany czas, wszystko inne i jestem w takim miejscu, gdzie jestem, że znowu z chęcią bym z jednej strony bym z chęcią to wszystko dalej kontynuował, a z drugiej strony nie jestem w stanie i tak to cały czas w mojej głowie koleboce, jak to wszystko rozwiązać, żeby to było dobre, albo się rozwiąże, albo się nie rozwiąże. Wierzę, że będzie dobrze, ale jest ciężko. Mimo tych pięknych widoków. Natomiast z plusów tego wszystkiego jest to, że powoli wracam do takiego działania. I to nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Bo po prostu jakoś powoli, mówię, wraca taka chęć do działania operacyjnego. Buduję też taki dokument, encyklopedię produktów online, gdzie będą różne produkty online i wyjaśnione strategie marketingowe, sprzedażowe i tak dalej. Minusem budowania tego jest to, że dawny Mirek by taki dokument, taką encyklopedię poczynił pewnie we 2-3 dni, a teraz się za tydzień i jestem na 10%, ale idzie do przodu. To jest na pewno plus. I wierzę mocno, że gdzieś ta energia, siła wróci kiedyś. I hope. I będzie łatwiej ze wszystkim. Więc tak to trochę wygląda. Ten dzisiejszy odcinek jest taki chaotyczny, ale to też ten chaos jest w tej mojej głowie. Od tego chęci odpoczywania do chęci pracowania, od prób walczenia z codziennością, do prób wstania z łóżka, do takich dni jak dzisiaj, gdzie wszystko idzie w miarę fajnie, tak to na razie wygląda. Natomiast no mówię, plusem tego wszystkiego jest to, że i tak w porównaniu z tym, co było wrześniu, październiku, to jest rewelacja. Mimo że dużo brakuje do tego tematu. Ważne jest to, natomiast myślę, że szczególnie osoby, które są moimi klientami, partnerami i pracownikami powinni wiedzieć, jeżeli to oglądają, że ja nigdzie od niczego nie uciekam. Po prostu ja dałbym wszystko w tej chwili, żeby móc cofnąć czas i w jakiś sposób to dalej rozwijać. Hałasu. Mieć zastrzyk gotówki co miesiąc, rozwijać fajne firmy, chillować, imprezować i tak dalej. Natomiast jestem, gdzie jestem.
i nie jestem z tego też zadowolony. I tak sobie dzisiaj miałem takie porównanie z wejściem na Mount Everest. W mailu dawałem przykład piłki nożne, ale wejście na Mount Everest jest ciekawsze, bo jeżeli myślimy o wejściu na Mount Everest i nie wejdziemy na niego, to sobie jakoś przeżyjemy. A ja byłem super blisko wejścia na szczyt, dosłownie 5 metrów od szczytu, bo myślę, że jeszcze gdyby udało się te projekty pociągnąć przez 5-6 miesięcy, to teraz by działałyby ze mnie jak rakiety. Ale nie udało się aż tak daleko zajść. Rozwijają się, ale nie tak dobrze i tak szybko jak powinny ze mną. I teraz, gdy jesteś blisko wejścia na ten Mount Everest, to już 5 metrów i nagle spadasz i łamiesz dwie nogi i kawałek kręgosłupa i wiesz, że przez 2 lata będzie dochodził do siebie i jeszcze część osób ma do ciebie żale, że hej, ale dlaczego nie wchodzisz znowu na górę? To jest tak mentalnie ciężkie. Z tym codziennie sobie walczę i radzę i jak na przykład mam te dni, gdzie mam te stany lękowe swoje, które mi się włączają, w związku z tym wszystkim, nie tylko tym, ale też tym, to jest super ciężkie i po prostu tak sobie nawet uzmysławiam, że to, że na przykład chodzę spać w losowych godzinach, też wynika z tego, że jak mam dobry dzień, kładę się wcześniej spać, bo następny dzień może być taki fajny jak ten. Jak mam gorszy dzień, to na przykład idę spać o 2 nad ranem ostatnio albo o 1. Z taką myślą, że następnego dnia będę spał długo i sobie przeleżę kolejny dzień w łóżku i jakoś ten dzień minie. Taki właśnie chaos teraz mnie panuje. Ale ten chaos zaczyna się kształtować w dobrą stronę. Mam nadzieję. Tak jest tyle u mnie. Mam nadzieję, że blog będzie częściej, bo bardzo mi też pomaga. Wtedy gole się myję i wychodzę i robię różne rzeczy. Ale nie wiem jak będzie. Jestem dobrej myśli, natomiast wiem, że trochę czasu potrzeba. Nie wiem, czy ktoś dotrwał do tego momentu, a ktoś dotrwał do... Gratuluję wytrwałości w oglądaniu chaotycznego odcinka. Będzie lepiej. Musi być lepiej. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia gdzieś kiedyś. Pa!